proszę włączyć płyty stawione.
Centro! Basket! Centro! Basket! Do podniesienia flagi państwowej. Leś! Przed Franczyku. Centrum. Wasz. Rozkaz komendanta Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych nr 9 dnia 27 maja 1993 roku w sprawie uroczystej przysięgi. Centrum. Wasz. Że dobrze rozumiecie cel odbywania służby. Wierzę, że swój obowiązek obrony ojczyzny będziecie wykonywać z godnością i honorem, a najbardziej wyróżnia.
zawiadomieniem rodziny o wzorowym wykonywaniu obowiązku żołnierskiego. Kanonierczyk Krzysztof, Borowy Roman, Tetlar Tomasz, tego trzeciego roku. Rozkaz podpisał. Centrum. Proszę. Komendant Centrum, pułkownik dyplomowany Jan Kosztowniak. Centrum. Proszę. Tłumy każdego przysięgających. Mają one uświęconą tradycją wielu żołnierskich pokoleń. Są zobowiązaniem wobec swojego kraju i narodu, a zarazem wyrazem jego umiłowania i gotowości stania na straży i w obronie najważniejszych wartości naszego polskiego państwa i jego obywateli. Stając się wartości, wśród których dotrzymanie słów przysięgi i wypełnienie wynikających z nich zadań jest podstawowym i głównym wyznacznikiem żołnierskiego honoru. Przysięgę pierwszych tygodni starania się żołnierzem to zamknięcie trudnego okresu przeobrażania się z cywila żołnierza, to niełatwym żołnierskim obowiązkom. Pozostałe do końca służby wojskowej tygodnie i miesiące przyjdzie wypełnić Wam równie ofiarną pracą i służbą. Potrzebna jest ona wojsku, krajowi i wszystkim jego mieszkańcom, bowiem świat i Europa całkowicie skuteczny międzynarodowy system zabezpieczający zbrojnienie. Międzynarodowe wydarzenia ostatnich lat i miesięcy dobitnie nas o tym przekonują. Giną i cierpią ludzie w wyniku licznych konfliktów zbrojnych. Nasze bezpieczeństwo i jego obywateli. W tym uroczystym i tak znaczącym dla Was, dla każdego żołnierza w dniu Wam, w imieniu komendanta Centrum i całej kadry wszystkim wyjeżdżającym do domu rodzin niektórzy i udanego urlopu oraz bezpiecznego powrotu do jednostki. Panie pułkowniku, szanowni rodzice, koledzy. Przed chwilą złożyliśmy przysięgę na sztandar naszego centrum. Była to chwila, która stała się podsumowaniem naszego trudu i wysiłku przygotowania się do niej. Za nami podstawowy okres szkolenia. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz, który rozdobą się odsłonić, dowie się słusznym sercem. Pan z Wami. Dzisiejsza msza święta odprawiona jest w intencji żołnierzy i wszystkich państwa, którzy bierzecie udział w przysięgu tego roku. Także jest młodą parafią, posiada kaplicę 40 metrów kwadratowych. Zebrana dzisiejsza podczas mszy świętej będzie przeznaczona na kościół garnizonowy. Przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa, byśmy ukończywszy odpływ świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy zachowali ich w duchu, życiu i postępowaniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który to... Gdybyśmy przyszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach pokoił do siebie syna jednego mistrza Rzymu, a kiedy się odeszli, mówił nam następującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zapoczął się w mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy głosił się brać. Moje opisze ujrzą Cię brać. Pan święty swoim przybytkiem na niebiotach wśród Pana, oczy Jego patrzą w sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. Alleluja, alleluja, a pośle Wam ducha prawdy, On Was doprowadzi do całej prawdy.
Alleluja, alleluja, alleluja. Centrum. Proszę! Wziął Genezaret, Piotr obudziwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi, powiedział: Pani, kto jest ten, który cię zdradził? Gdy Piotr go ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: aby pozostał, krzyknę, co to wie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. I ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokona, a które gdy jeszcze było opisać, to są ten cały świat. Miłosierny Boże, niech uczynił Duch Święty, który jest opuszczeniem wszystkich grzechów i przychodzi nas utracza na swoje sakramenty naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, aby się zawsze i wszędzie Tobie składali to brzmienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, od naszego powierzchni aniołów i zastępów świętych, śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, niebiosą. Świętość musi być dany mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zajdą. On Bóg dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składający chleb, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która jest wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Nica na oczy. Sprawa brudny wzrasta w miłości. Razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Sławojem Leszkiem oraz całym duchowieństwem udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa. Chcę Panie odzwawszę w Twojej obrażku życia spokojnie, spokojnie na swoim życiu, abyśmy zawsze wolni, żeby bezpieczne od wszelkiego zamętu, pełni nadzieję oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Alleluja! Gloria, gloria, alleluja! Trzymaj się! Gloria, gloria! Ciebie w imię Duchu Grzechu i przepowiadałeś i uciekam, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Módlmy się. Boż, Ty nas doprowadziłeś do starego i nowego przymierza, przyjmij łaskę dla Pana. Patrz! Nie rzucim ziemi sko. Pan z Wami, i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, idźmy w pokoju Chrystusa. Tędą! Tędą! Chodzi! Chodź! Thank you.